Hej, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem o tematyce butowej, czyli wracam z serią Boot Love, w której pokazuję Wam nową parę butów, którą ostatnio sobie kupiłam. Tym razem mam Wam do pokazania buty zimowe, czyli kozaki, tak zwane oficerki, które kupiłam dosłownie kilka dni temu, bo pojawił się pierwszy mróz i spadł pierwszy śnieg i stwierdziłam, że jednak jest mi zimno w stopy. Więc wyruszyłam na poszukiwania butów zimowych i znalazłam je w jednym ze sklepów firmowych firmy, która znajduje się w mieście obok mojego miasta, w sąsiednim miasteczku. I mowa tutaj o marce Karini, która swoje buty produkuje w Łaskarzewie. Jeżeli jesteście z tych stron, to może słyszałyście właśnie o tej marce. Natomiast te buty można kupić również w wielu sklepach stacjonarnych, w wielu galeriach handlowych, jak i w sklepach online. Dlatego jeżeli znajdę jakiś sklep online, w którym są te buty na sprzedaż, to oczywiście dam Wam link na dole w opisie. I tak jak już wspomniałam, ja kupiłam sobie już buty zimowe, czyli kozaki, mieli naprawdę w tym sklepie firmowym mieli naprawdę ogromny wybór modeli, wzorów i kolorów i również taki, wiecie, faktur, jeżeli chodzi o rodzaj wykończenia, o materiał. Natomiast ja generalnie ja szukałam butów czarnych. Ja już na buty zimowe patrzyłam od dłuższego czasu i chodziłam po różnych sklepach i zawsze patrzyłam tylko i wyłącznie na buty czarne i cały czas byłam na takie nastawiona i jeżeli widziałam jakieś inne, które w teorii modelem mi się podobały, ale nie było koloru czarnego, to po prostu wychodziłam. Natomiast ostatecznie zdecydowałam się na buty brązowe. Na szczęście nie są to jasno-brązowe buty, są to buty bardzo, bardzo, bardzo ciemno-brązowe. W takim, wiecie, ciemniejszym, bardziej szaro-burym świetle one wyglądają nawet na czarne, dlatego się na nie zdecydowałam. Drugi czynnik, jaki mnie do nich przekonał, to, że są to buty bardzo wysokie. Ja uwielbiam, jeżeli kozaki nie są takie, wiecie, w pół łydki, tylko są aż po samo kolano. I to były chyba dwa modele, gdzie była ta cholewka taka bardzo wysoka i jednym z nich był właśnie ten, na który się zdecydowałam. Szczerze Wam powiem, że przymierzałam tam chyba 4 czy 5 modeli i nie mogłam się zdecydować. Był jeden, który bardzo mi się podobał, ale właśnie nie było go w kolorze czarnym i nie był też taki ciemnobrązowy, tylko był taki jakby rudy. Model mi się podobał niesamowicie, ale ten kolor mnie do siebie nie przekonywał i chodziłam w tym jednym bucie po sklepie i chodziłam i mówię, a może jednak, a może nie. No ale ostatecznie zdecydowałam się na te wysokie i bardzo ciemne brązowe buty. W ogóle są to buty skórzane i to, co mi się bardzo w nich spodobało, to, że one łączą w sobie kilka rodzajów materiału. Tutaj z przodu na czubku, tak, gdzie tak jakby mamy stopę, one są wykonane z takiej, wiecie, zwykłej, gładkiej, naturalnej skóry, natomiast tutaj na łydce, to taka jakby cholewka, jest wykonana z nubuku. Tutaj z boku również mają wstawkę z takiej zwykłej, tradycyjnej, gładkiej skóry i tutaj z tyłu też mają taką jedną wstawkę. Tutaj z boku mają również taką skórzaną klamerkę, dzięki której możemy delikatnie sobie zwężyć tą nogę. Ja mam zawsze taki problem z butami zimowymi, że mam dosyć chudą nogę w łydce, właśnie tutaj pod kolanem i wszystkie buty są dużo za szerokie na mnie. I nie wygląda to najlepiej, o ile jeszcze w spodniach jeansowych jakoś to tam ujdzie, natomiast jeżeli chcę już założyć jakąś spódnicę i rajstopy, no to wtedy dużo za szerokie buty nie wyglądają najlepiej, poza tym nie jest to wygodne ani ciepłe. Są tutaj w całości zapinane na suwak, to co mi się często nie podoba w tych bardzo wysokich butach, to, że suwak jest tylko tutaj taki krótki, a tutaj dalej są one wciągane. Jest to dosyć niewygodne, a poza tym te buty się jednak rozciągają. Ja już miałam kilka takich sytuacji, gdzie miałam właśnie takie wsuwane buty bez suwaka, że one mi się na tyle rozciągnęły, że po kilkunastu tygodniach wyglądały po prostu jak kalosze i musiałam je wyrzucić. Mają również obcas i nie jest to taki bardzo niski obcas, taki jak zazwyczaj są te takie, wiecie, chyba bodajże 2-centymetrowe obcasiki, że są takie bardzo płaskie te buty. Ten obcas jest nieco większy, ma 4,5 cm, natomiast też nie jest jakiś bardzo duży, jest bardzo wygodny i myślę, że nie będzie sprawiał problemów, że nie będzie mnie w nim noga bolała. Poza tym tutaj ma też taką metalową, jakby aluminiową, może po prostu nie, w sumie plastikową, błyszczącą wstawkę, która również bardzo mi się podoba i chyba to jest jednak modne w tym sezonie, bo wiele
wiele modeli ma właśnie tego typu wstawkę. Jedyne, co mi się nie podoba w tych butach, to to, że one tutaj tą podeszwę mają bardzo taką śliską, nie mają żadnych takich, wiecie, żłobień. Jak będzie lód na dworze, to one się będą ślizgać, jak po prostu, jakbym wyszła na łyżwach. No ale niestety teraz te buty w większości takie są i chyba wszystkie modele, które przymierzałam, właśnie miały taką podeszwę, nie miały tutaj żadnej antypoślizgowej faktury czy czegoś takiego. Natomiast no, ja dużo nie chodzę, głównie jeżdżę samochodem, więc mam nadzieję, że nóg sobie nie połamie. Nie no, żartuję oczywiście. Jeżeli chodzi jeszcze o środek, to są one tutaj ocieplane. Wydaje mi się, że jest to Polar. Z tego, co zauważyłam, teraz firmy produkujące buty właśnie wprowadziły do ocieplania takich butów zimowych Polar. Kiedyś był to tylko taki jakby filc albo do wyboru taki gruby, biały misiek. Ja bardzo lubiłam te buty na tym misku, natomiast one obecnie bardzo rzadko się je znajduje i są to jakieś pojedyncze modele, które nie zawsze do końca mi się podobają wizualnie z zewnątrz, natomiast tutaj z tego, co widzę, jest to chyba Polar, tak mi się przynajmniej wydaje. Wydaje się być dosyć ciepły i mam nadzieję, że taki będzie. Zobaczymy, przekonamy się, jak przyjdzie zima, jak przyjdzie śnieg, mróz i trzeba będzie w nich wyjść na dwór. Z tego, co wiem, firma Carini ma dosyć szeroką rozmiarówkę. Ja mam rozmiar 40, natomiast produkują również buty w rozmiarze 41, bo wiem, że jednak spora część dziewczyn w dzisiejszych czasach ma ten problem, że ma dosyć dużą nogę, stopę, a nie wszystkie firmy produkują ten rozmiar 41. Ja z tych butów jestem bardzo zadowolona, one naprawdę bardzo fajnie wyglądają na nodze, są bardzo zgrabne, przez to, że są takie długie, tak jakby jeszcze wydłużają tą nogę, delikatnie ją wyszczuplają. To, co jeszcze mi się podoba w tych butach, to to, że ta skóra przynajmniej tutaj jest taka dosyć miękka, elastyczna, bo przymierzałam jeden model, który był po prostu tak sztywny i noga w nim była tak aż nienaturalnie ułożona, aż tak było dziwnie w nim chodzić, po prostu czułam się, jakbym miała nogę w gipsie, a te są bardzo miękkie, wygodne i naprawdę mi się podobają. I mam nadzieję, że będą ciepłe i będą się u mnie dobrze sprawdzały. To by było na tyle, co chciałabym Wam opowiedzieć w dzisiejszym odcinku serii Boot Love. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy znacie tą markę Carini, czy miałyście buty o nich i jak u Was się sprawdziły. Czekam też na Wasze komentarze, jakie Wy macie buty zimowe, czy lubicie buty mocno ocieplane, czy wystarczy Wam właśnie taki jakby a la filc, czy lubicie buty na tym takim grubym, białym misiu, czy lubicie kozaki, czy raczej nie przepadacie za tego typu obuwiem i po prostu już nie możecie się doczekać lata, kiedy wskoczycie w baleriny i sandały. Bo ja szczerze Wam powiem, że nie mogę się tego doczekać, nienawidzę zimy, nie lubię zimy, nie lubię śniegu, nie lubię mrozu, nie lubię chodzić w kozakach, ale jak jest zimno, no to niestety muszę, bo nie lubię, jak mi jest zimno. Tak. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się tymczasem żegnam. Zachęcam oczywiście do subskrypcji, do dawania kciuków w górę i do zobaczenia kolejnym razem. Pa!